Jojojo, śmieci książki z tej strony Alanek i dzisiaj zapraszam was do odcinka, gdzie będę robił mały haul z JD. Tam będzie z trzy rzeczy z Primarka, ale to już innym tam gestem. Tak, dzisiaj haul JD. Także dzisiaj zaczynam już z pierwszą rzeczą, czyli kurteczka Mackenzie. To jest kurteczka takiego koloru, oczywiście Mackenzie. Macie taka fajna, puchowa, piękna. Mi się bardzo podoba. Może sobie to podgłośnię troszeczkę, żebyście mnie lepiej słyszeli, ale dobra. Dobra, teraz będą mnie trochę lepiej słychać. Ale ogólnie tak, taka puchowa, ładna, ciepła bardzo. Ma dwie kieszenie takie ze środka, to mi się bardzo podoba. Także no. Kurteczka z Mackenzie jest bardzo fajna, mi się bardzo podoba. Oczywiście czapeczka, pierdzielka, tak ładnie powiem, bo rodzice oglądają, to ładnie powiem. I to jest ogólnie, także czapeczka wpierdzielka, okej? Okay? Lubię takie, a szczególnie jak do tego, to jest akurat czapeczka wpierdzielka z Primarka, także bardzo fajna, mi się tam podoba. A do tego z JD mam, to już będzie z jakiej tam firmy, już wam mówię, bo wiecie, firmy to bardzo, to jest Supply and Demand, tak, to jest bluza, która będzie pasowała do mojej czapeczki wpierdzielki. I to jest taka fajna, nie pamiętam się, Moro, to jest tego, właśnie hoodie, taka z kapturem, także taka piękna, ładna, no mi się bardzo podoba. Kolejna rzecz to są oczywiście spodenki takie, co ja zazwyczaj noszę z Nike'a, to jest kolejna para dresów z Nike'a, to nie są leginsy, tylko dresy z Nike, okej? Okay? Najwygodniejsze spodnie, jakie nosiłem w ogóle w swoim życiu, także bardzo fajne są, polecam. Koszulka z Duffer, to ogólnie jest, tak? I to taka ładna, prosta, ale bardzo ładna, tylko jest mały negatyw, co nie? Wszystkie te rzeczy, które kupiłem, są o wiele gorsze niż rzeczy, które będą w moim sklepie, który otwieram za 15 tysięcy zł, także 15 tysięcy zł otwieram sklepik, będziecie mogli kupować super jakościowe koszuleczki, bluzy z kapturem, wszystko będzie, także nie mogę się doczekać. Nie jak wy, także ludzie, 15 tysięcy subów i wbijamy ze sklepem. I na koniec ogólnie mamy tutaj już boksereczki takie z lodzikiem, z pączkiem i z lizakiem, tak. Także no, ogólnie mam tutaj całą rodzinkę, mama stoi tu mnie ogląda jak nagrywam, Aleks bierze kabel i słuchawki. Kurde, rodzinne nagrywanie oczywiście. I co tam mam takie sporne przygody z skarpetki, bo jak wiecie, ja jako Alan lubię kolorowe bokserki, skarpetki i wszystkie takie rzeczy. A teraz takie słodziutkie ciasteczko, patrzcie, co mam dla was na meetup. Też tutaj właśnie do Jessopsa ogólnie. A w Jessopsie, jeśli tutaj wyjdzie, to wydrukowałem aż 40, tak 40, bo nie wiem ile was przyjdzie na spotkanie, które będzie 12 lutego 2017 roku o godzinie 15 pod Kaskadą w Szczecinie. Wydrukowałem 40 fotek takich. Także ludzie, wszystko to zostanie podpisane białym markerem. Więc będę rozdawał takie właśnie 40 fotek. Nie wiem ile was przyjdzie, ale nie sądzę, że więcej niż 40 przyjdzie. Okej, okay? jak przyjdzie więcej niż 40, to nie, to coś zrobię, coś na pewno wynagrodzę jakoś dla tych osób, które nie dostały. Także ludziska, takim gestem oczywiście zakończam nasz haul. I nie wiem, jeśli chcecie takie filmiki, chcecie takie więcej, to oczywiście wbijamy. Nie wiem, 500 lajków, nie, w ogóle nie wiem jak z to haulami tutaj, czy są popularne, czy nie, dlatego mówię 500 lajków i wbijamy z następnym odcinkiem za 2 dni, także ludziska, ja już będę pewnie, nie będę jeszcze w Polsce, także ludziska, trzymajcie się, hej, na razie, bo była, peace.